Dziś w programie polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne. Staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązania, żeby odstraszyć agresora. Odsłonięcie pomnika generała Sikorskiego w Newark. Ta jego obecność symbolizuje polsko-brytyjskie braterstwo broni. Pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Wyjątkowo się cieszymy z tego, że taką mocną ekipą przyjechaliśmy z Wielkiej Brytanii. Wimbledon, mekka kibiców tenisa. W kalendarzu imprez Wielkiej Brytanii Wimbledon zajmuje takie bardzo szczególne miejsce. W Londynie, w Lancaster House, przed szczytem NATO odbyły się kolejne polsko-brytyjskie konsultacje w formule kwadrygi, czyli spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony narodowej obu państw. Ich wynikiem było podpisanie wspólnej deklaracji o partnerstwie strategicznym do 2030 roku. Uzgodniliśmy dalsze pogłębianie współpracy w takich obszarach jak sąsiedztwo Unii Europejskiej, region Indo-Pacyfiku, czy też odpowiedź na wyzwania globalne. Oczywiście nasze oczy zwrócone są również na wschód. Potwierdziliśmy wolę polsko-brytyjskiej współpracy na rzecz wspierania Ukrainy. Bez Polski skuteczna obrona Ukrainy byłaby niemożliwa. Dlatego wspólnie z Wami nadal będziemy pomagać Ukrainie militarnie i finansowo. Jesteśmy zdecydowani wspierać ją do samego końca, bez żadnych ustępstw. Koncentrujemy swoje siły i determinację, aby dalej jednoczyć społeczność międzynarodową w tej sprawie. Podzielamy te same opinie dotyczące zagrożeń. Również staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązania, żeby odstraszyć agresora, żeby spowodować wzrost bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Poland is a close friend. Polska jest naszym bliskim przyjacielem i cennym sojusznikiem. Symbolem tego jest znajdujący się w bazie RAF Norholt myśliwiec Spitfire z emblematami polskiego dywizjonu. Przypomina o bohaterstwie polskich pilotów, którzy w latach 40. bronili razem z nami naszej wolności. Dziś stajemy ramię w ramię w obronie wolności i suwerenności, tym razem Ukrainy. Londyn odwiedziła też wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, która podczas spotkania z przedstawicielami Polonii dziękowała za dotychczasowe wsparcie Polonii dla Ukrainy. Część pomocy zebranej tutaj przez Polonię miałam okazję przewozić dalej na Ukrainę, też wspierać tych, którzy również z tą pomocą z wyspy przyjeżdżali i jechali na Ukrainę. W innych rejonach świata również Polacy pomagali, pomagają i deklarują chęć pomagania dalszego. Na znajdującym się w Newark, w środkowej Anglii, polskim cmentarzu wojennym, na którym obok żołnierzy przez wiele lat spoczywali wybitni przywódcy polskiego państwa na uchodźstwie, stanęła naturalnej wielkości rzeźba generała Władysława Sikorskiego, premiera i naczelnego wodza polskich sił zbrojnych. Uroczystego odsłonięcia ufundowanego przez Instytut Kultury Polskiej pomnika dokonano w 80. rocznicę jego tragicznej śmierci w katastrofie gibraltarskiej. Historia powstania pomnika generała Sikorskiego zaczęła się 2 lata temu, zaraz po odsłonięciu pomnika Ireny Sandler tutaj w Newark. Spotkaliśmy się z władzami Newarku tutaj właśnie na cmentarzu i wspólnie z rzeźbiarzem Andrew Lilly rozmawialiśmy o tym, że zbliża się 80. rocznica śmierci generała i że byłoby cudownie, gdybyśmy mogli upamiętnić, jak ważną rolę odegrał nie tylko w historii Polaków, ale również Brytyjczyków. Starałem się przedstawić generała Sikorskiego nie tylko jako niezwykle bohaterskiego lidera, ale też jako człowieka. To bardzo inspirująca postać również dla współczesnych. Był przykładem lidera ciężko pracującego dla dobra swojej ojczyzny. Generał Sikorski to centralna postać w naszej historii podczas II wojny światowej. Przez pierwsze 4 lata wojny był premierem rządu polskiego oraz naczelnym wodzem. Dzięki niemu w dużej mierze stosunki z Francją, a następnie z Anglią zostały rozwinięte. Trzeba pamiętać o osobistych relacjach pomiędzy Sikorskim a Churchillem, brytyjskim premierem. To były relacje ciepłe i ożywione.
Znamy historię wielu z ludzi tu pochowanych. Większość mieszkańców zna też historię generała Sikorskiego, żołnierza, patrioty, męża stanu, który stanął ramię w ramię z Wielką Brytanią w 1940 roku, gdy nie mieliśmy zbyt wielu sojuszników. Wkład Polaków w ostateczne zwycięstwo jest nie do przecenienia. Zdecydowałem się przylecieć aż z Australii, żeby być razem z grupą, żeby odwiedzić miejsca patriotyczne, bliskie naszemu krajowi. Wszyscy pamiętamy o tragicznych okolicznościach śmierci generała Sikorskiego 80 lat temu, ale pamiętamy go też jako inspirującego wodza naczelnego wszystkich Polaków walczących z nazizmem, zarówno tu w Wielkiej Brytanii, jak i w wielu innych miejscach Europy. Był promykiem nadziei również dla swoich rodaków w ojczyźnie, ciemiężonych przez niemieckich zbrodniarzy. W podziękowaniu za pamięć i wieloletnią opiekę nad polskimi grobami prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich przekazał władzom Newark emblemat polskiego godła, który od teraz zdobi ceremonialny łańcuch burmistrza. To piękny prezent, polski orzeł. Jestem zaszczycona, że go otrzymałam. Ten dzień podkreśla związki Newark z Polską i Polakami, którzy oddali życie za Polskę i Wielką Brytanię. Dla nas to ma ogromne znaczenie i zawsze będziemy wdzięczni takim bohaterom jak generał Sikorski. Dzisiaj został odsłonięty pomnik, który spowoduje, że jeszcze bardziej generał Sikorski będzie obecny tutaj w Newark na tym ważnym cmentarzu i ta jego obecność symbolizuje polsko-brytyjskie braterstwo broni, które jest ważne dla obu krajów również teraz, kiedy wspólnie wspieramy Ukrainę, kiedy wspólnie odpieramy zagrożenia znów z tego samego kierunku, jaki był wtedy, czyli ze wschodu. Ponad 500 polskich nauczycieli, naukowców oraz wolontariuszy z ponad 40 krajów świata w Jachrance pod Warszawą wymieniało się doświadczeniami i pomysłami na rozwój edukacji polonijnej podczas Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Organizatorem kongresu był powstały z inicjatywy ministra Przemysława Czarnka Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. To pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą, pokazujący, jaką rzeczywiście rolę odgrywają polscy nauczyciele za granicą, we wszystkich krajach świata, gdzie są Polacy, rolę dla rozwoju języka polskiego i polskości jako takiej, ale też dla nauki polskiej, dla jej popularyzowania. Główne pytanie to, po co jest nam szkoła polska, jakie są perspektywy rozwoju polskiej szkoły, co zrobić, żeby większa ilość naszych dzieciaków z zagranicy uczestniczyła w zajęciach szkoły polskiej, bo wiemy, że tylko 10% objętych jest nauczaniem, a perspektywy zwiększenia tej ilości są bardzo duże. Mamy bardzo duże grono reprezentantów Zjednoczonego Królestwa. Cieszymy się, że tak duża grupa przyjechała, reprezentują polską macierz szkolną, Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za granicą, edukatora i mniejsze jednostki kształcące. Bardzo liczymy tutaj na podpowiedź, co zrobić, żeby w atrakcyjnej formie przekazywać treści związane z językiem polskim, historią Polski. Bardzo potrzebny krok ku temu, żeby zjednoczyć nasze środowisko, żeby wymienić się doświadczeniami. Jest to pierwszy tego typu zjazd. Jestem przekonana, że organizatorzy wysłuchają naszych postulatów, a zatem kolejne lata przyniosą może rozwiązania, może lepszą współpracę. Wyjątkowo się cieszymy z tego, że taką mocną ekipą przyjechaliśmy z Wielkiej Brytanii. Mamy tutaj również nie tylko nauczycieli, nie tylko prezesów, przedstawicieli organizacji, ale przede wszystkim, i chyba to jest kwintesencja tego kongresu, młodzież polonijną, która jako wolontariusze pracuje w polskich szkołach. Słońce, czy czujesz to gorące? Słońce, światło, nadzieją cię otuli gładko. Słońce. Mam szansę poznać wiele różnych ludzi z innych krajów, którzy mówią po polsku. Na przykład mieliśmy wykłady młodzieżowe, gdzie daliśmy różne pomysły, jak możemy polepszyć szkoły polskie w różnych krajach. Do wolontariuszy i młodych ludzi dostosowana była oferta IPN-u, stawiająca nacisk na najnowsze technologie. Każdego dnia staramy się dotrzeć do pokolenia Alfa i Z językiem, którym oni się posługują, czyli wykorzystując najnowsze technologie. Cała działalność Instytutu Pamięci Narodowej jest skupiona również na Polonii, a dodatkowo jest to wydarzenie skupione na edukacji. Mamy tutaj mnóstwo edukatorów z całego świata, więc jak najbardziej nasza oferta jest idealna, ponieważ możemy pokazać, w jaki sposób, wykorzystując najnowsze
technologie możemy podejść do młodzieży i ich zainteresować historią współczesną. To wielkie święto polskiej edukacji za granicą. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy są zaangażowani w pracę z naszymi dziećmi, z naszą młodzieżą. Dziękuję nauczycielom polonijnym, dziękuję rodzicom, którzy decydują się na to, aby z tych narzędzi skorzystać. Pamiętajmy, najważniejszym przejawem patriotyzmu za granicą jest przekazanie polskości naszym dzieciom i wnukom, a kluczem do przekazania polskości jest język polski. Kart historii brytyjskiej Polonii. 135 lat temu, 14 lipca 1888 roku, urodził się Tadeusz Malinowski, generał Brygady Wojska Polskiego. Służył w Legionach Polskich, a następnie w armii generała Hallera. W 1930 roku z rąk prezydenta Ignacego Mościckiego odebrał nominację generalską. Podczas kampanii wrześniowej był zastępcą szefa sztabu głównego. Później przedostał się do Francji, a potem do Wielkiej Brytanii. W latach 45-47 wchodził w skład komisji doradczej naczelnego wodza oraz kierował pracami Funduszu Społecznego Żołnierzy. Po wojnie władze komunistyczne pozbawiły go obywatelstwa polskiego. Zmarł 4 maja 1980 roku w Londynie. Został pochowany w polskiej części cmentarza Gunsbury. Zaliczany do wielkiego szlema turniej tenisowy na Wimbledonie skupia uwagę całego świata, co wykorzystują przedstawiciele pubów, butików i restauracji, prześcigający się w pomysłach na najbardziej oryginalną tenisową dekorację. Niesłabnącym powodzeniem cieszy się też jeden z największych symboli turnieju. Truskawki ze śmietaną są częścią tych zawodów. Wielu ludzi wręcz utożsamia je z Wimbledonem, dlatego je sprzedajemy. Są bardziej popularne niż lody, prawdziwy bestseller. Turniej dla lokalnych mieszkańców generuje spory dochód. Dzielnicę odwiedza ogromna liczba kibiców. To dzięki tenisowi Wimbledon jest tak popularny wśród turystów z całego świata. Sam byłem na turnieju wimbledońskim dwukrotnie, ale dużym problemem jest zdobycie biletów. Trzeba starać się o nie już rok wcześniej i bardzo ciężko jest je kupić. Ludzie z całego świata lubią przyjeżdżać na Wimbledon, bo jest kwintesencją angielskiego sposobu bycia. To wspaniałe wydarzenie zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Cieszymy się piękną letnią pogodą i jest po prostu wspaniale. W kalendarzu imprez Wielkiej Brytanii Wimbledon zajmuje takie bardzo szczególne miejsce, także cała wyspa tym żyje, bilety są wyprzedane na rok wcześniej, także jest to wydarzenie, które ogniskuje tutaj całą publiczność i oczywiście poza tym aspektem czysto sportowym jest pewien aspekt społeczny, towarzyski. Do pewnego stopnia też właśnie stwarza to okazję rozmaitych spotkań, także również w dyplomacji. Turniej to jednak przede wszystkim emocje sportowe i choć wszyscy polscy zawodnicy już odpadli, to dzięki bardzo dobrej postawie na korcie zdobyli serca kibiców z całego świata. Szczególnie Iga Świątek i Hubert Hurkacz, który pożegnał się z turniejem po niezapomnianym pojedynku z Nowakiem Djokovicem. Iga ma duże szanse, żeby kiedyś tutaj wygrać. Tego jej życzę, a przy okazji życzę wszystkiego najlepszego wszystkim Polakom. Iga jest numerem jeden. To wielka zawodniczka, wiele osób jej kibicuje. Tworzy dla kibiców spektakularne widowiska. Macie bardzo dobrego Huberta Hurkacza, ale to w kobiecym tenisie dominujecie. Wasza Iga jest świetna. Polska, kochamy cię. So, Polska, we love you.